Szanowni, krótkie streszczenie naszego ostatniego spotkania. Zajmowaliśmy się nadal grawitacją i badaliśmy różne jej własności i badaliśmy też nasze możliwości. No i w szczególności chcieliśmy sprawdzić, jak ma się ciężar przedmiotów na Księżycu do ciężaru przedmiotów na Ziemi. No i w tym celu wygodnie jest posługiwać się już tą relacją, którą znamy pomiędzy masą a ciężarem. To znaczy, że ciężar jest proporcjonalny do masy. No i wynika to z tego wzoru, bo ciężar to jest wartość siły przyciągania grawitacyjnego. No i ta siła, na tę siłę składa się, na ten wzór składa się ta uniwersalna stała grawitacji. Masa ciała, która jest źródłem przyciągania grawitacyjnego, no w tym wypadku to jest, Ziemia. Masa ciała, które waży, no i kwadrat odległości pomiędzy środkiem Ziemi a jego powierzchnią, to znaczy tym miejscem, w którym znajduje się to ciało, które waży. No i proszę zwrócić uwagę, że ten fragment jakoś jest uniwersalny, tak? To znaczy jakbyśmy sobie na przykład tutaj dwa razy więcej wzięli tego, to przesunę, dobrze, tak się przesunęło, też nie najlepiej, tak? No co jest? O, tak. Symbolicznie teraz masa tego ciała wzrosła dwa razy, no to ciężar też wzrósł dwa razy, ale ten czynnik tutaj nie uległ zmianie. Pozostał taki sam, w związku z tym możemy go całego ująć w ten współczynnik proporcjonalności. No i wtedy zadanie sprowadza się do tego, że skoro masa Księżyca jest około 80 razy mniejsza od masy Ziemi, a promień jest 3,66 razy mniejszy od promienia Ziemi, to ile wynosi G na Księżycu w porównaniu z G na Ziemi? No, coż tu trzeba zrobić? No, i na Ziemi, i na Księżycu to G jest, wyraża się w takiej postaci. No to jeżeli chcemy policzyć G na Ziemi, no to tu musimy podstawić te wartości, które odpowiadają Ziemi, masę Ziemi i promień Ziemi do kwadratu. A na Księżycu to, co jest na Księżycu. No więc to będzie w ten sposób, że jeżeli sobie przez to G z literką K oznaczymy wartość tego współczynnika proporcjonalności na Księżycu, no to ile on będzie? No on będzie G razy masa Księżyca. To widzę, że to tak muszę zrobić. To jest masa Księżyca i podzielić przez kwadrat tego księżycowego promienia. Prawda? A tu masa Księżyca. No ale G to jest stała proporcjonalności, stała grawitacji, która jest taka sama w całym wszechświecie. No to teraz muszę zacząć wstawiać. No G, co tam dalej będzie? No wiem, że masa Księżyca jest to 1,8 masy Ziemi, tak? Więc tą masę Ziemi zostawię jako M. No a promień Księżyca to 1 przez 3,66 promienia Ziemi, tak? Tutaj jest R, już bez żadnych oznaczeń, czyli promień Ziemi. No, dostałem takie wyrażenie. No i teraz co muszę zrobić? No muszę po prostu powyciągać te czynniki liczbowe. Jakbym chciał sobie tutaj pomóc, no to mogę napisać, że to jest z prostych zasad różniczkowania
przepraszam, nie różniczkowania, tylko potęgowania iloczynu. To jest do kwadratu ten współczynnik. No razy r kwadrat. No a 1,8m to jest 1,8m. No w związku z tym, jak będę to teraz przepisywał, to mogę napisać tak. No, najpierw stoi 1,8. Potem to wszystko jeszcze jest podzielone przez to, co tutaj obok, tak? 1 przez 3,66 do kwadratu. Przepraszam, myli mi się te formatowanie. Tak? No i za tym stoi G M przez R do kwadratu. No ale to GM przez R do kwadratu to jest dokładnie to, co było tutaj powyżej, tak? To jest ten współczynnik proporcjonalności małe g. Ach, przepraszam, a tu coś mi się psuje. Chwileczkę. Hop. Dobra. Teraz spróbuję złowić to. Tak. Hop. Chyba mi się udało. To jest dokładnie ten sam współczynnik. No, w związku z tym to, co tutaj mam, no to trzeba to policzyć. No. Dzielenie przez ułamek to jest mnożenie przez jego odwrotność, tak? Więc to będzie 3,66 do kwadratu podzielić przez 80. No a to, co zostanie, to jest to g ziemskie, tak? No i teraz pozostaje tylko wyliczyć, ile to jest. No dobrze, no to weźmy sobie kalkulator i liczmy, no. Proszę bardzo. I liczmy. Tu się to wpisuje, tak? 3,66 do kwadratu podzielić przez 80. No i to jest w przybliżeniu 17 setnych. Więc to jest w przybliżeniu, to już tak zapiszemy może fachowo, w zaokrągleniu to jest 17 setnych ziemskiej wartości G. No ale okazuje się, że 17 setnych można też przedstawić jako 1/6 ziemskiej wartości G. Znaczy 17 setnych można też przedstawić jako 1/6. No i stąd ta uproszczona też w zasadzie powinno być w przybliżeniu. Stąd ta uproszczona wersja grawitacja na Księżycu, ciężar na Księżycu jest, ta sama masa na Księżycu waży 1/6 jej wagi na Ziemi, a dokładniej rzecz mówiąc, siła grawitacji na Księżycu, to na powierzchni Księżyca, to jest 1/6 siły grawitacji na powierzchni Ziemi.